Dzień dobry, witajcie w moim nowym projekcie podcastów, do których zostałem zachęcony przez pastora Bartłomieja Szymona Kurylasa, który swoje wspaniałości z nieba od jakiegoś czasu właśnie w taki sposób udostępnia. Nie wiem, jaka będzie częstotliwość moich podcastów, dlatego że nie chciałbym zaniedbywać słowa na dobry dzień, które ukazuje się od poniedziałku do piątku w miarę systematycznie. Tematy, które chciałbym poruszać w tych podcastach, to będą tematy, które dotyczą życia, które dotyczą Kościoła, które dotyczą współczesnego świata. Mam nadzieję również na to, że w komentarzach będziecie wpisywali tematy, które Was interesują i które chcielibyście, żebym poruszył w tych podcastach, więc śmiało wpisujcie. A jeżeli Wy uznacie, że ten podcast dzisiejszy albo kolejne, które będą się ukazywać, są ważne, są wartościowe, to udostępniajcie, lajkujcie, niech idzie w świat, niech będzie z tego jakiś pożytek. Dzisiejszy temat, który chciałbym poruszyć, to jest temat, który dotyczy chaosu religijnego w naszym kraju. A tak naprawdę chciałbym, żebyśmy razem dzisiaj znaleźli antidotum na ten chaos religijny, którego jesteśmy świadkami, myślę, że od 4-5 lat w naszym kraju. Człowiek szukający Boga, który zaczyna szukać Boga, może pogubić się w tym całym światku religijnym, w tym chaosie, który jest dzisiaj. Jest mnóstwo denominacji w naszym kraju. Myślę, że spokojnie około 50-60 denominacji, które liczą kilkanaście osób do kilkudziesięciu milionów. Bo kiedy zajrzymy do Głównego Urzędu Statystycznego, to zobaczymy, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce liczy 32 miliony wiernych. Kościół grekokatolicki obrządku bizantyńsko-ukraińskiego liczy 55 tysięcy wiernych. Kościół neonicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego liczy 124 wiernych. Kościół prawosławny liczy około 504 tysięcy wiernych. Kościół zielonoświątkowy według rocznika statystycznego GUS-u z 2018 roku ma 23 tysiące wiernych. Kościół mariawitów ma 22 tysiące wiernych. Ale w Polsce są jeszcze świadkowie Jehowi, którzy liczą 118 tysięcy swoich członków, muzułmański związek religijny, który liczy 773 członków, mormoni, którzy liczą 169 członków i buddyści, którzy liczą 2008 członków. W tym całym chaosie są jeszcze kościoły ewangelikalne, które dzielą się na kilkanaście denominacji i pojedynczych wspólnot. To powoduje taką różnorodność denominacyjną w naszym kraju, a zarazem taki chaos. I pytanie ludzi, którzy szukają Boga, gdzie jest droga do Boga? Gdzie jest prawdziwa droga do Boga? To nie jest problem, który dotyczy tylko nas, dlatego że za czasów Pana Jezusa również był pewien taki chaos religijny, bo za czasów Pana Jezusa słyszymy o faryzeuszach, słyszymy o sadyceuszach, słyszymy o zeolitach, słyszymy o uczonych w piśmie, a więc widzimy, że to nie jest tylko problem naszego czasu, że ten chaos religijny był, ale nie tak rozwinięty jak dzisiaj. Dzisiaj na ten chaos religijny, który jest w kościele, znaleziono już sposoby. Dlatego, że większość przywódców kościołów różnych denominacji, pastorzy, mówią, że jedynym rozwiązaniem na chaos religijny, który dzisiaj jest, to jest jedność chrześcijan, a więc bardzo mocno rozpowszechniony ekumenizm przez właśnie pastorów i przywódców prezbiterów kościołów ewangelikalnych, którzy są bardzo mocno włączeni w tą działalność polskiego ekumenizmu na różnych szczeblach i możemy to zaobserwować podczas różnych konferencji, które są. Kościoły ewangelikalne pomyślały już o tym chaosie, który był i postanowiły założyć Alians Ewangeliczny Rzeczpospolitej Polskiej, który jest takim dla mnie dziwnym tworem, który ma skupiać w sobie kościoły ewangelikalne, które mają te same światopoglądy, które łączą się moralnie, społecznie w jedno, ale w jakimś ostatnim czasie widzę, że ten alians się rozjeżdża. Dlatego, że nie mają wspólnego też stanowiska w kwestiach moralnych dotyczących dzisiejszego świata.
Inni pomyśleli o tym, że jedynym sposobem na chaos religijny, który dzisiaj jest, to jest tolerancja. Niech wszyscy wierzą jak chcą, ważne, żebyśmy się wzajemnie tolerowali. Humanizm, który dzisiaj jest w Kościele, również jest jednym z rozwiązań, które znaleziono na ten chaos religijny. Wielu ludzi, szczególnie tych, którzy wyznają każdą religię, marzą, aby droga była szeroka, aby każda religia, każdy kościół, każda wiara pasowały na tej drodze do nieba. I według humanizmu możemy zaobserwować, że Budda może cię nauczyć, ale nigdy cię nie uratuje. Mahomet może wam powiedzieć, abyście się modlili 7 razy dziennie, ale nie może was doprowadzić do nieba, bo islam nie ma zbawiciela. Papież może ci powiedzieć w autorytecie kościoła o różnych doktrynach, ale ostatecznie nie powie ci, czy jesteś zbawiony i jaka jest prawdziwa droga do Boga. W tym całym zamieszaniu, chaosie religijnym, jedynym antidotum, aby znaleźć drogę do nieba, aby znaleźć Boga, to jest prawda Bożego Słowa. I dzisiaj w tym całym chaosie, który mamy, który obserwujemy, jedynym antidotum jest prawda Bożego Słowa. Trzymajmy się Bożego Słowa. Niech będzie dla nas ostatecznym autorytetem. Niech będzie dla nas jedynym autorytetem. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko poprzez prawdę Jego Słowa. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A tą prawdę możemy znaleźć tylko i wyłącznie przez Boże Słowo. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, jak mówi Boże Słowo. A więc jedynym antidotum na ten chaos religijny jest to, aby być blisko prawdy Bożego Słowa, aby być w prawdzie Bożego Słowa. I szukajmy takiej wspólnoty, która prowadzi nas poprzez prawdę Bożego Słowa do Boga. Do usłyszenia w następnym podcaście. Na jaki temat? Zobaczymy.